Pani Tereso, pierwsza gala Show Newsa i wyróżnienie dla Pani, jak się Pani czuje, bo ze sceny powiedziała Pani takie znamienite słowa, że cieszę się Pani, że ciągle widzowie chcą Panią nagradzać. Po prostu jestem zaszokowana, że to jest pierwsza rocznica, że ktoś mi zauważył, że nie okrągła, że nie 80, 100 czy ileś, tylko nagle po tych 67 latach pracy zawodowej zostaje wyróżniona za całą kształt mojej pracy, więc jest to dla mnie wielkie szczęście, ponieważ my chcemy być zauważani przez publiczność, przez ludzi, którzy organizują podobne spotkania. Także jestem bardzo szczęśliwa, bardzo, bardzo za to dziękuję. Myślę, że jak i dla mnie, jak i dla wielu osób jest Pani ikoną taką aktorstwa. Czy sama Pani czuje się ikoną? Proszę Pani, co to znaczy ikona? Jest jedna sprawa, że ja przez te 67 lat wydeptałam wszystkie możliwe ścieżki aktorskie. Teatr, film, dubbing, radio, estrada. Że właściwie nie ma takiej dziedziny, której bym nie dotknęła. We wszystkich odnosiłam, trudno powiedzieć, sukcesy, ale we wszystkich zostałam zauważona. Taki kabaret Dudek na przykład, który wspominam bardzo. Także to jest największą zasługą mojego życia, że do tej pory, mając tyle lat, ile mam, mogłam przez te wszystkie dróżki przejść. Z jakim takim rezultatem? Ale to też pokazuje, że ciężko Pani pracowała, że to nie jest tak, że zagrała Pani w jednym serialu, jest z tego Pani znana, tylko że przeszła Pani, tak jak sama wspomniała, te wszystkie ścieżki. Która była najciekawsza? Ja jestem pracoholik. Co dostanę, to robię na 200%. Także trudno mi powiedzieć. Oczywiście dla każdego, który ma teatr, zawsze jest najważniejszy. Ale ja również bardzo lubię estradę i właściwie wszystko to, co robię. I dubbingi, i film, i seriale. I jestem bardzo wdzięczna. Właściwie moją popularność jednak, to, że mnie ludzie zauważają, to po prostu 24 lata robię ten serial i w związku z tym pamiętają i widzą. Także kłaniam się nisko mojej właściwie projektodawczyni Pani Radio Otkowskiej, która po prostu to wymyśliła. Dziękuję Ci. Wspomniała Pani, że jest Pani pracoholiczką, ale zastanawiam się, jak Pani odpoczywa i czy to zdarza się często. Jak mogę? Do niedawna jeszcze jeździłam na rowerze, bywałam, bardzo aktywnie żyłam. W tej chwili już mam kłopoty, bo mam tyle na tyle mam, więc już mam kłopoty troszkę z ruchem. W związku z tym jest to więcej czytania, uwielbiam krzyżówki. No i kochany mój syn, rodzina, lubię się z nim spotykać i wtedy czuję się bardzo bardzo kochająco, bardzo troszkę. Chcę dawno się do pozdrawiam. Czy jest Pani z tych osób, które jak przyjeżdżają do Pani bliscy, to częstuje ich tasami kuchennymi, czy wręcz przeciwnie? Ja już nikogo nie częstuję. Moje dzieci i wnuki, każdy lubi co innego. Wobec tego zapraszam ich do restauracji, żeby każdy wybrał sobie to, co lubi i nie zostawiał mi na talerzu babciu. Ja jestem Jarosz, a ja nie jem bursztyka, a ja nie jem ryby. Proszę, macie otwarte konto, jedźcie co chcecie. Czyli rozumiem, że te dania to były takie kłótnie w domu, tak? Takie przysłowiowe. Wie Pani, ja bardzo długo, jak miałam syna i męża w domu, to robiłam wszystkie święta dla całej rodziny. Robiłam wszystko, absolutnie. Nie było to moją pasją, ale wszystkim bardzo smakowało. Wszystkie święta miały ogromną ilość potraw. Wszystko zostało zjedzone zawsze. A teraz jak to jest? Teraz jeździ Pani do syna, czy? Teraz wszystkie święta spędzam z całą rodziną syna, gwiazdki, Wielkanocy, urodziny, bardzo jestem szczęśliwa, że jesteśmy w takich stosunkach, że możemy mieć bliskość. Z tego co słyszę, właśnie tworzą Państwo taką kochającą się, wspierającą rodzinę. Tak, bardzo. Ja ich kocham. I syna z nową, i dwoje wnucząt, trzymeczkę i Ewę. Życzę im też, żeby
jak najlepiej i najszczęśliwiej w życiu. Właśnie tak się zastanawiam, czy właśnie czy syn z synową czasami podrzucają dzieciaki do opieki. O nie, nie, nie. Ja nigdy nie miałam na to czasu. Ja całe życie byłam szczęście. Ja pracowałam bez jednego dnia wolnego. Także na to, żeby się opiekować. Czasem jakieś tam dyżury, jak one jeszcze były bardzo malutkie. Teraz mój wnuk ma 20 lat, a wnuczka 16, więc już nie trzeba do mnie podrzucać. Czyli lada moment może być tak, że będzie ślub w rodzinie, wnuk może? No, jeszcze na pewno długo nie. Pani teraz chciałam też tak popytać, bo wiemy, że mieszka Pani w kliwym miejscu i zastanawiam się, jak często właśnie dzieciaki spotykają się u Pani. Nie rozumiem. Jak często panią odwiedzają bliscy w domu? Bo mówi Pani, że jest bardzo zapracowana i zastanawiam się, jak znaleźć ten balans. Bo nasze czytelniczki na pewno też się zastanawiają, jak znaleźć balans i czas dla nas. Czy Pani to jest co tydzień, na przykład kawka u Pani Teresy, czy to jest 2 tygodnie, czy nie ma takiego stałego czasu? Ciągle się nie możemy. Czy co ja w domu przyjmuję kogoś? Swoich bliskich. Jak często się widujecie? Nie, raczej się już nie przyjmuje. Ani jak jeszcze były małe wnuki, to jeszcze ja czasem coś jeszcze tak mąż. Odkąd męża nie ma już 18 lat go nie ma. Staram się z nimi spotykać albo u nich, albo gdzieś zapraszam gości. Ja nie jestem kuchara i nie przepadam za to. Czyli nie jest Pani perfekcyjna, Pani? No. Pani to jest to, żeby już nie przytrzymywać, bo atmosfera jest gorąca, ciepła. Chciałabym zapytać, co jeszcze się szykuje u Pani w tym roku? Serial z serialem, ale czy coś jeszcze? Nie wiem, niespodzianki są w życiu najciekawsze i na nią czekam. My też czekamy i serdecznie dziękuję za rozmowę, jeszcze raz gratuluję. Dziękuję.